tej obietnicy nie zrozumiał, kochany. No jest dokładnie napisane, że jak Kaczyński nie będzie kandydował drugi raz, to pan... Lech Kaczyński wystartuje w tych wyborach, a nie Zbigniew Ziobro na przykład. Nie, bo oczywiście Lech Kaczyński nie wystartuje. Mamy sondaży dziś, co by się stało, gdyby Bronisław Komorowski albo Radosław Sikorski stanęli z Ziobrą. Mogę podpisać tutaj kartkę, że odgryzę sobie język Proszę bardzo, Tomaszu, wręczam ci kartkę. Się do odgryzienia języka, jeśli Lech Kaczyński nie będzie kandydatem PiS-u. Chciałbym, żebyś jeszcze napisał dokładnie, w którym miejscu ten język sobie odgryziesz. Żeby to nie był jakiś czubek odgryziony. Nie, kartki, tylko tak porządnie, żebyś już nic nie mógł powiedzieć. Zobowiązuje się do odgryzienia. Ale sobie. Tak, sobie. Sobie. Żeby nie dopisał, że Jacek Żakowski. Nie, bo taki bliski kontakt nie mamy. Języka. Dobrze. Jednej trzeciej zresztą będziemy tutaj języka. Potwierdzam. Jeśli czy my składamy parafy potwierdzające? Tak, tak. Jako Kaczyński nie będzie kandydatem PiS-u. Oczywiście przy założeniu, że tutaj nie będzie jakichś kłopotów zdrowotnych. Jeżeli Lech Kaczyński cię bardzo... Bezwarunkowo. Tomku, jeżeli Lech Kaczyński cię bardzo nie lubi, to już nie masz połowy języka. Ale czy to będzie język z gęby, czy język z buta? Z gęby. A dobra. To proszę, podpis do kamery i jedziemy. Mamy to na piśmie, zawiśnie na ścianie. A pan kiedy odgryzie sobie język, jak pan obiecał? Kiedy? Jutro. Ale pan obiecał. Jutro? Tak? Odgryzie pan sobie jutro język? Jedna trzecia, dla? Tak? Dla was. A jak jutro pan nie odgryzie, to kiedy następna obietnica? To pan pojutrze mnie zapyta. Ale to pan obiecał. Ale pan nic z tej obietnicy nie zrozumiał, kochany. No jest dokładnie napisane, że jak Kaczyński nie będzie kandydował drugi raz, to pan... Lech Kaczyński. Nie zauważył pan? Lech Kaczyński nie kandydował drugi raz. Musi pan się wsłuchać swojego mistrza Jarosława, który powiedział, że to jest początek kampanii. Pan nie jest honorowy. W tej obietnicy nie zrozumiał, kochany. No jest dokładnie napisane, że jak Kaczyński nie będzie kandydował drugi raz, to pan... Nic pan nie zrozumiał. Ale czy pan kłamie? Czy pan nie jest honorowy? Jak nie, to wie pan, puszcza mimo uszu takie jak pan. Ale nie, to a pan swoje powiedzi też puszcza mimo uszu? Nie, tylko takie jak pana. Ale pan podpisał.